Siemano ekipa, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem paczki paczuszki w FIFA 17, a raczej to jakiego mam w nich pecha. Dobra, zaczęło się nieźle, Mario Götze, 84 overalla, paczka, którą dostałem za wykonanie oczywiście SBC, czyli stworzenie jakiegoś składu, którego potem zamieniamy na nagrody. O, jak widać troszeczkę, że się nie przystosowałem do tego odcinka, także wygląd musi być jak najbardziej. Sweterek cieplutko, no bo na dworze zimno. Kolejna paczka przed nami. Tutaj dwie karty, złote rzadkie, a w paczce... Tadam! Tyle szczęścia! Warto było. Sigurdsson, którego trafiam, i Rashford. No, ten drugi byłby coś warty... Gdyby nie to, że są to karty nie na sprzedaż, nie na wymianę. No dobra, lecimy z kolejnymi paczkami. Teraz mamy do otworzenia aż trzy paczuszki. Pierwsza to będzie złota, zawierająca trzy rzadkie karty. Ale nie będzie tam żadnego rzadkiego zawodnika. Chyba że srebrny tudzież brązowy. No i mamy trzy kontrakty. Wow! Naprawdę wow. To się nazywa mieć szczęście. No dobra, lecimy z kolejną paczką za 7,5 tysiąca monet, no bo nie mam na co tej kasy wydawać, przecież chciałbym kogoś trafić. Natrafiam Sergi Roberto. Nawet nie 80 overalla. I znów nie świecący się żaden zawodnik. No to jest właśnie moje szczęście. Na kolejną paczkę już mnie stać nie będzie. No ale dobra, przechodzimy do kolejnego otwierania, bo tego no, zostawiłem troszeczkę tych paczek, żeby to wszystko sklepić w jednym odcinku, no bo po co miałbym wam dawać wszystko pojedynczo. Duża, bardzo duża paczka z dużą ilością rzadkich kart, a ja nie trafiam żadnego zawodnika. Tak, jeśli myślicie, że macie pecha w paczkach, to musicie spojrzeć na to, jak to wygląda u mnie, bo chyba większego pecha mieć się nie da. Okej, no jest Mario Götze, ale to jest tylko jedna karta i taka średnia, bym powiedział, spośród tego co trafiłem. No dobra, zrobiliśmy kolejne zadanie, skład możemy wymienić na nagrodę, końce i oczywiście paczka dwóch rzadkich zawodników. Zobaczymy, co w tej paczce się znajdzie. Liczę na coś dobrego jak zawsze, ale znając moje szczęście, to raczej nic dobrego tutaj nie będzie. No jest świecący się zawodnik, bo musiał być, ale oczywiście 78 overalla. Gdyby chociaż był na was skrzydłowy z City, też nic nie warty, bo około 1000 końców, ale no już to jest lepsza karta. No dobra, kolejne zadanie wykonane, tym razem otrzymamy nagrodę w postaci złotej paczki piłkarzy. Także tego składu się z miłą chęcią pozbywam, chociaż nie wiem, czy nie zarobiłbym dużo więcej quickselując ten cały skład, aniżeli zamieniając go na paczkę. No dobra, ale przekonajmy się, czy naprawdę ja mam takiego pecha? 6 rzadkich kart, w sumie 12, 10 złotych. Mamy świecącego się rzadkiego zawodnika i kto to jest? 80. Troszeczkę lepiej, ale... warty quicksel. Po prostu zawodnik warty quicksel. Tak to wygląda, no... reszta zawodników beznadziejna. Ogólnie, cała paczka najlepiej by mogła iść na quicksel, ale oni mogą się jeszcze przydać do innych zadań. Mamy kolejną paczuszkę za kolejny wymieniony skład. Dwóch rzadkich świecących się złotych zawodników i trafiamy Oliviera Giroud. Jedna z lepszych kart, jakie udało mi się trafić. Oczywiście jego tempo nie powala. Mamy również Torresa, także dwóch zabójczych zawodników. No i przyszła pora też na te słabsze paczki. Zacznijmy może od tej najgorszej teoretycznie. To jeszcze było w październiku, kiedy były karty Mbembe. Ja chyba tylko mam w brązowych paczkach szczęście. Trafiamy Silvę, zawodnika Mbembe. Jedyną kartę moją taką wyjątkową. Będę musiał go kiedyś przetestować, chociaż patrząc na jego statystyki zbytnio mi się nie chce, no ale to jest po prostu śmiech przez łzy. Zawodnik, no, słaby, ale karta fajna. Tyle, że brązowa. Także tak prezentuje się moje szczęście. Jestem ciekaw, jak to u was wygląda. A tutaj już dużo słabsze karty, także nie ma co liczyć na to, że wpadnie nam tutaj
ktokolwiek za chociażby 20 tysięcy monet, chociaż warto sprawdzać zawsze tych graczy srebrnych, bo oni mogą być warci dużo więcej przez SBC. No i paczka wypożyczenia, w niej trafiamy mafię, także znów niezbyt dobry zawodnik trafiony przez nas na wypożyczeniu. No i tak to właśnie się ma z moim szczęściem. Pochwalcie się, co wy trafiliście, czy już polowaliście na toty. Tutaj kilka paczek było z Team of the Year. Oczywiście możecie się domyślić, nie trafiłem nikogo. Także to tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej FIFA 17 Ultimate Team, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!